Witajcie, witajcie kochani. Godzina 10 wybiła, tak jak żeśmy się umawiali. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat czterech cech takiej osoby, która chce odnieść sukces. Teraz jeszcze chwileczkę poczekam, czy ktoś mnie widzi, czy już jestem, czy ktoś mnie słyszy. Czekam, czy jesteście ze mną. Minutkę poczekam. Pokażcie się, czy już mnie widać, czy ktoś już jest. O, już jest pierwsza osoba. Witam cię, Tereniu. Znaczy, że wszystko dobrze, że już że jestem widoczna. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, kochani. Dziś napisz mi, Tereniu, proszę jeszcze tylko, czy jest wszystko w porządku, czy mnie widać, czy słychać. I jeżeli tak, no to będziemy zaczynać. Poczekam na Twój komunikat. O, witaj Paweł, cieszę się, że jesteś. Tak. O, już. Już się tu widzę. Czekam. Witaj. Cześć. Witaj Pawełku. Rozumiem, że mnie widać i rozumiem, że mnie słychać. Tak? Wszystko w porządku. Dobrze, to w takim razie tak. Nie mam od Was komunikatu, ale myślę, że jest wszystko w porządku. Dobrze. Słuchajcie, chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat takich czterech cech, albo może takich czterech elementów, którymi powinny się charakteryzować osoby, które chcą odnieść sukces. I muszę Wam powiedzieć, że to jest wiara, nastawienie, cele i działania. I tutaj, jeżeli zaczniemy mówić o takim pierwszym elemencie, którym jest wiara, to chciałabym Wam opowiedzieć o, przytoczyć, pewnie znacie, po pierwsze historię Edisona, historię na przykład Coco Chanel, czy pułkownika Sandersa, który założył sieć restauracji KFC. I może zacznijmy od Edisona. Nie będę tutaj wchodziła w taki aspekt historyczny, czy Edison, czy Tesla stworzyli żarówkę, ale wiem jedno. Edison charakteryzował się niesamowitą wiarą w swój sukces. On wiedział, że jest możliwość stworzenia czegoś takiego, co będzie oświetlać dom czy ulicę, tak? Czyli myślał tutaj teraz o tej naszej żarówce. Słuchajcie, on wykonał ponad 10 tysięcy prób, za czym się okazało ostateczny finał. Za czym się okazało to, że żarówka zaświeciła i można z niej skorzystać. Powiedzcie mi tylko jedno, jaką trzeba być osobą, żeby tak niesamowicie wierzyć w swój sukces. Dla mnie to jest przykład osoby, która jest po prostu niesamowita. I muszę Wam powiedzieć, że osoby, które zajmują się biznesem rekomendacyjnym, liderzy, oni mają właśnie taką wiarę. I ja jeszcze przyobserwowałam te osoby i to są takie osoby, które mają taką wiarę małego dziecka. To znaczy, oni jak zobaczą w danym projekcie ogromną wartość i wiedzą, że to im przyniesie zamierzone efekty, to oni nie zwracają na boki, oni mają klapki na oczy i działają. I to jest w tym wszystkim genialne. Słuchajcie, Coco Chanel, kolejna kobieta, która wyszła ponad wszelkie schematy. Ona miała jedną rzecz, pokazać kobietom, że można nosić się w innym stylu. Była, że tak powiem, prekursorką tego. A weźmy pułkownika Sandersa, tego od KFC. Przecież to jest człowiek, który na początku wierzył, chciał być przedsiębiorcą, chciał coś zrobić dla siebie. I słuchajcie, na początku, w wieku 40 lat, otworzył stację benzynową. I goście, którzy przyjeżdżali do tej stacji benzynowej, to pytali o dobre jedzenie. I on miał taki wyjątkowy pomysł, na takiego kurczaka w chrupiącej panierce. I naprzeciwko stacji benzynowej otworzył tą restaurację i tam serwował właśnie tego kurczaka, który cieszył się bardzo dużym powodzeniem. No ale życie plecie się jak się plecie i nagle się okazało, że zaczęli budować autostradę i tak jakby odcięto go od dopływu osób i ta jego restauracja i ta stacja benzynowa po prostu zbankrutowały. Ale on się nie poddawał. On
był skoncentrowany i wierzył w to, że może odnieść sukces. I w wieku 63 lat, słuchajcie, 63 lat, jeździł od restauracji do restauracji, od pubu do pubu, od baru do baru i oferował ludziom swój przepis, wyjątkowy przepis na kurczaka. Ponad 900 osób powiedziało mu, że jest tym niezainteresowany. A on w ogóle kompletnie na to nie zwracał uwagi. On miał on wierzył w to, że to jest genialne i że warto ten patent sprzedać. I słuchajcie, on w końcu sprzedał ten patent. W bardzo szybkim tempie odniósł sukces w biznesie. On w to głęboko wierzył. Pytanie jest tylko do ciebie, czy jesteś w stanie po prostu się tak zamienić i uwierzyć w to, że jeżeli będziesz chciał, to to zmienisz. Ja już uwierzyłam i wiem, że warto zmienić coś w swoim życiu, tak? I dla mnie to jest genialne. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest nastawienie. Opowiem wam teraz taką historię o dwóch pracownikach, którzy zostali wysłani do Afryki. To pracownicy fabryki butów zostali wysłani do fabryki. Jeden z nich był osobą tuż przed emeryturą, starszym panem, a drugi młody człowiek, energiczny, taki pozytywnie nastawiony. No i słuchajcie, w pewnym momencie zarząd fabryki dostaje tę wiadomość od tego starszego pana. Jak myślicie, jaką? Czy buty w Afryce są potrzebne, czy są niepotrzebne? Napiszcie mi w komentarzu, ja poczekam. Jaką wiadomość, tak czy nie? Poczekam. Poczekam sekundeczkę. Poczekam na wasze odpowiedzi. Zobaczę, czy coś piszecie. Witaj, Natalko, cieszę się, że jesteś. Słuchajcie, ten starszy pan napisał tak, słuchajcie, tutaj bardzo gorąco, w Afryce absolutnie butów nie potrzeba, w ogóle nie ma sensu tym projektem się zajmować. Natomiast młody człowiek pisze w tym samym czasie telegram, słuchajcie, sprzątamy magazyny, pakujemy buty, ogromne zapotrzebowanie, ludzie zainteresowani. I teraz zobaczcie, jeżeli my do tego projektu, który daje nam tak niesamowite możliwości, podejdziemy z pozytywnym nastawieniem, nieważne, co po drodze się będzie wydarzać, natomiast jeżeli mamy pozytywne nastawienie, a poza tym do czegokolwiek w życiu robimy, to co zamierzymy, odniesiemy, tak? To dojdziemy, będziemy szli cały czas we właściwym kierunku. A jeżeli nasze nastawienie będzie po prostu takie negatywne, cokolwiek by się nie wydarzyło, to wszystko jest źle, nic mi nie pasuje. I teraz słuchajcie, najczęściej to jest tak, że biznes nie działa, że ludzie są źli, że to wszystko produkt nie taki. Dokładnie. Wszystko zależy od naszego nastawienia. Jeżeli chcesz zobaczyć, to szklanka dla ciebie zawsze będzie do połowy pełna. Co dalej? Słuchajcie, kolejne pytanie, cele. Dokąd ty chcesz dojść? Czy zadałeś sobie już to pytanie? To bardzo ważne. Pamiętacie, wczoraj rozmawialiście, Natalia o tym mówiła, że bardzo ważne jest przepracowanie takiej książeczki Pierwsze kroki. Ja także, tu mam tą książeczkę przy sobie, ja także pracuję z tą książeczką. I muszę wam powiedzieć, że kiedy ja, w środku jest koło życia i może w pierwszym wydaniu, w pierwszym momencie będzie wam się wydawało, że to jest jakieś takie nielogiczne, skupcie się na tym, co jest w tej książeczce, przeróbcie z osobą, ze swoim sponsorem, który was do tego zachęca, dlatego że tak została ona skonstruowana, żeby nam służyła jako narzędzie, jako pomoc. Kiedy ja zobaczyłam koło życia, które jest w tej książce, zobaczyłam tam kilka obszarów. I o ile na przykład w obszarze relacje było fantastycznie, to w obszarze zdrowia już troszeczkę mniej. O ile w obszarze finanse, może inaczej, praca było super, to w obszarze finanse już nie. I kiedy ja
skupiłam uwagę na tym kole, to ja postanowiłam, że ja mam możliwość właśnie przez ten projekt zmienić sobie coś w swoim życiu, przez ten fantastyczny projekt Nature Day, tak? Tylko że ja muszę ustalić sobie cele, dokąd ja chcę iść. Ja chcę mieć zdrowie na poziomie 10, a właśnie stosowanie tutaj tych produktów daje mi taką możliwość zadbania o siebie, o swoich najbliższych, o osoby i mogę iść, zobaczyć, idę z taką niesamowitą wartością do kogoś innego, mówię, możesz w sposób naturalny zadbać o siebie, tak? I dla mnie to jest genialne. Słuchajcie, co jest bardzo ważne? Bardzo ważna tutaj jest postawa. Jaką ty w tym wszystkim przyjmiesz postawę? Bo ja, kiedy zrozumiałam, że jestem w wielkim polskim projekcie, traktuję go bardzo poważnie, mnie daje niesamowite możliwości i zobaczyłam dla niego także szansę i ja mówię o tym do drugiej osoby, to także to mi pomaga w takich słabszych chwilach, kiedy ja sobie przypominam koło życia i to, do czego ja chcę dojść, tak? W czym mi ten wielki projekt pomoże. Kolejna rzecz, masz marzenia? Bo wiesz, jak ja pracowałam na etacie, to były marzenia, ale ja wiedziałam, że ja ich nie będę realizować. Natomiast tutaj zauważyłam, że przez moją systematyczną pracę ja te marzenia mogę zrealizować. I to, co najważniejsze, on mi pozwala już realizować te marzenia. A wydaje ci się, że co to są marzenia? A ja ci powiem, że marzenia są bardzo ważne w naszym życiu. Wielokrotnie tutaj już mówiłam, że marzenia to musisz mieć spisane. Musisz mieć tak, że bardzo często do nich zaglądać, bardzo często je pielęgnować. Wyobraź sobie, że to jest taki fantastyczny ogród, w którym rosną kwiaty i te kwiaty to są twoje marzenia. Ty musisz być jak ogrodnik, wyciągać wszystkie te chwasty, podlewać, odżywiać. Właśnie tak traktować własne marzenia, bo to będzie cię napędzało do działania. Właśnie, skoro mówimy o działaniu, to kolejnym krokiem jest działanie. Słuchaj, kiedy spotykasz się ze swoją osobą, ze swoim doradcą, ze swoim sponsorem, sponsor mówi, musimy, bardzo ważne, żebyśmy przepracowali te pierwsze kroki. Słuchajcie, w tym momencie często mi się zdarza, że osoby traktują to tak troszeczkę z przymrużeniem oka. To jest zła droga. Tutaj musisz usiąść do tego i zrobić to solidnie. Dla siebie. Nie dla sponsora, nie dla mnie, nie dla kogoś innego. Dla siebie. Bo to pomoże ci postawić te pierwsze kroki, iść do przodu, zarobić pierwsze pieniądze, a do tego wszystkiego później, ty jeżeli solidnie podejdziesz do tego wdrożenia, bo te pierwsze kroki, to można powiedzieć inaczej, to wdrożenie, przekażesz to swoim ludziom. A przecież my mamy biznes duplikacji. Jak ty podejdziesz do danego tematu, tak te osoby będą do tego podchodzić. Nie wyobrażam sobie także, żebyś nie stosował produktów. Działanie to także, po pierwsze, wdrożenie na początku, zakup odpowiedniego pakietu, wyboru pakietu, w którym także pomoże ci twój doradca i stosowanie tych produktów. Nie może być sytuacji w której nie znasz produktów. Ty musisz wiedzieć, po pierwsze, jesteś wtedy autentyczny, ty możesz powiedzieć własne odczucia, ty możesz z kimś się tym podzielić, ty się tym zachwycisz. Słuchajcie, ostatnio wszedł taki, mamy takie fantastyczne wyzwanie OptiChange i ja weszłam w taki pierwszy program OptiDetox. Słuchajcie, ja byłam mega zachwycona, że ja to zrobiłam, bo ja w tym momencie mogłam się autentycznie podzielić z osobami tym, co ja przeżywałam. Były momenty, kiedy ja się czułam bardziej głodna, były momenty, kiedy ja się czułam bardziej syta, były momenty, kiedy zauważyłam, że tak mam mniej energii, a później bardzo dobrze się czułam. Czułam się w różnym, czyli ja bardzo dobrze mogę zrozumieć tego swojego klienta, bo ja
przeszłam przez ten program. Nie wyobrażam sobie także nie stosować tych produktów, bo ja jestem marką własnego produktu. Jeżeli ja stosuję produkt, to osoby widzą po mnie, że ja się suplementuję, że ja dbam o siebie, tak? Jak ja mogę pójść do klienta, mówić mu o fantastycznych projektach, kiedy ja jestem osobą, gdzie widać, że jestem nie stosuję tych produktów, jestem niezadbana. My musimy być autentyczni i wtedy ludzie będą też słuchać, co my do nich mówimy. I słuchajcie, bardzo Was proszę, jeżeli są jakiekolwiek szkolenia, jeżeli spotykasz się ze swoim sponsorem, jeżeli ktokolwiek coś Ci przekazuje, to posłuchaj tą osobę, słuchaj dokładnie, co ona mówi. Przychodzi taki moment, kiedy trzeba usiąść, zrobić listę kontaktów i tutaj chwilę dłużej bym się chciała zatrzymać. Słuchajcie, ta lista kontaktów, to ja Ci muszę powiedzieć, że to jest złoto biznesu MLM. Jeżeli usiądziesz, przyłożysz je solidnie, wypiszesz te osoby pod wskazówkami swojego sponsora, to jest już pierwszy istotny krok. I słuchaj, najważniejsze, nie decyduj za nikogo. Nie wolno za nikogo decydować. Jeżeli na przykład ci się wydaje, że danej osobie tego nie powiesz o projekcie, nie powiesz o produkcie, bo ona nie będzie zainteresowana, pytam się, na jakiej podstawie za kogoś decydujesz? Nikogo nie pomijaj. Nie decyduj, nie pomijaj. I im więcej osób wpiszesz na swoją listę, tym szybciej zrealizujesz swój cel, zamierzone marzenie, zarobisz pieniądze. Do tego wszystkiego zaplanuj sobie taki czas na działanie, tak? Na działanie siadam, piszę listę. Słuchaj, ty nie traktuj tego biznesu jak jakiegoś takiego biznesiku, tylko to jest poważny projekt. W momencie, kiedy ja to zrozumiałam, że to nie jest jakiś biznesik, tylko to jest poważny projekt i poważny i osoby się w niego angażują, zarabiają tutaj mnóstwo pieniędzy, ale tylko w momencie, kiedy do tego poważnie podchodzą. I bądź właśnie taką osobą. Co jeszcze? Zacznij od spisania kontaktów z telefonów, z wizytówek, może masz jakiś znajomych na Facebooku. Ja w przyszłym tygodniu powiem Ci, jak pracować z kontaktami na Facebooku. I dostaniesz ode mnie też parę wskazówek. Co jeszcze bardzo ważne, dbaj, aby Twoja lista kontaktów stale była żywa. A co to znaczy, żeby lista kontaktów była żywa? Słuchajcie, w momencie, kiedy do kogoś zadzwonimy, kogoś umówimy na spotkanie, a o tym Ci także powie Twój doradca, jak to zrobić, zresztą to też jest bardzo fajnie rozpisane w tej książeczce, to ja już staram się dopisać kolejną osobę, bo moja lista cały czas musi rosnąć, czyli ona musi być żywa. Nie jest tak, że ona mi się kurczy, to jest niedopuszczalne. Biznes MLM oparty jest o relacje, o kontakty, o rozmowy z ludźmi. Co jeszcze bardzo ważnego? Kiedy tworzysz listę kontaktów, to zastanów się, spróbuj sobie te osoby podzielić. I tutaj zresztą mamy też taką tabelkę, w której możemy, albo sam sobie ją narysuj. I zastanów się, jakie masz osoby, dla których zdrowie jest bardzo ważne, które chcą dbać o zdrowie. To jest jedna grupa osób. Kolejna, może masz jakieś takie bardzo bliskie osoby, takie, które mają do Ciebie zaufanie. Kolejna grupa to osoby, które są lubiane, mają też dużo kontaktów. Inne to takie zdolne, chętne do nauki. Osoby, które ja uwielbiam, to osoby, które są pozytywnie nastawione, optymiści, którzy mają taki pozytywny stosunek do życia i są też takie osoby, które chcą zarobić pieniądze i są takie zdeterminowane, chcą poświęcić swój czas, albo też takie osoby, które wiecie, że to są ludzie sukcesu, ale na przykład nie mają takiej wewnętrznej satysfakcji, tak jak ja miałam, bo ja mogę powiedzieć, że ja w swojej pracy zawodowej byłam kobietą sukcesu, nie miałam satysfakcji finansowej. To jest to, co najbardziej mi dokuczało. Kolejna grupa to prywatny przedsiębiorca, który myśli jak biznesmen. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie takie osoby, dla takich osób każda złotówka się liczy.
Oni nie patrzą, że to są małe pieniądze czy duże pieniądze. To są pieniądze. Ja, jak dość mocno weszłam w to środowisko osób szalenie zamożnych, to są osoby, które liczą każdą złotówkę i jeżeli mają możliwość, żeby na przykład wpłynął do nich dodatkowy dochód, nawet mniejszy pieniądze, to oni to bardzo szanują i bardzo to cenią. Także warto im też pokazać tutaj możliwości, bo takie osoby są także otwarte. I teraz słuchaj, mam dla ciebie dwie wiadomości. Powiedz mi, ja poczekam, od której ja mam zacząć? Od tej dobrej czy od tej złej? A ja w tym czasie napiję się wody i poczekam na wasze odpowiedzi. A gdzieś zostawiłam kubeczek, no to później. Czekam na wasze odpowiedzi. Jestem bardzo ciekawa. Napiszcie do mnie, proszę. Wiem, że mamy troszeczkę opóźnienie, ale o, widzę, że już Paweł coś tam do mnie pisze. Napiszcie, proszę. Tak. Ja, słuchajcie, nadaję tego live'a z mojego ogrodu i wykorzystuję każdą chwilę, żeby być na świeżym powietrzu, żeby w tle była zieleń, żebyśmy się w tym wszystkim dobrze czuli. I zobaczcie, ja w tej chwili można powiedzieć, że jestem w pracy, ale w jakiej pracy? Siedzę sobie, rozmawiam sobie z osobami na Facebooku, a do tego wszystkiego jeszcze wokół mnie, jakie mam tło fantastyczne, tak? To jest dla mnie genialne. Nie widzę na razie waszych komentarzy. Może... Słuchajcie, to zacznę może od tej... O, chyba przegapiłem pytanie, to powtarzam jeszcze raz. Mam dla was dwie wiadomości. Mam wiadomość dobrą i złą. Od której mam zacząć? Czekam. Czy ktoś do mnie napisze? Napiszcie, proszę. Słuchajcie, to ja już wam powiem. Zaczynam od tej dobrej. A mianowicie, jeżeli będziesz działał, to będziesz tutaj zarabiał pieniądze. Jeżeli nie będziesz z twojej strony żadnych działań, to tu pieniędzy nie zarobisz. I nie jest winny system, nie jest winna firma, nie jest winny sponsor. Ja nie mówię, że ty jesteś winny. Nie, to jest po prostu brak działania. Nie ma działania, nie ma pieniędzy. Jest działanie, są pieniądze. Kolejna rzecz. Kiedy my robimy, podejmujemy się nowego, od tej, która jest najbardziej wartościowa. Najbardziej wartościowa jest ta, która mówi o tym, że jeżeli systematycznie pracujemy, działamy, jesteśmy pozytywnie nastawieni, to zarabiamy pieniądze. Słuchajcie, tutaj, kiedy cokolwiek zaczynamy nowego, wychodzimy z tak zwanej strefy komfortu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Jest to w pewnym momencie trudne. Ja wiem, że kiedy ja miałam wyjść ze swojej strefy komfortu, a na przykład telefon do znajomych jest wyjściem ze strefy komfortu, to muszę wam powiedzieć, potrafiłam zrobić tysiące innych rzeczy, byle nie wziąć tego telefonu. Ale teraz wiem, że na początku każdy z nas musi przejść przez ten etap wyjścia ze strefy komfortu. Słuchajcie, na początku dla mnie robienie takich live'ów też było wyjściem ze strefy komfortu, a teraz dochodzę do wniosku, że ja to bardzo lubię. W związku z tym to jest naturalne, kiedy zaczynamy cokolwiek robić, że wychodzimy ze strefy komfortu. O tym, że systematycznie trzeba pracować, już wspominałam. Jeżeli ustalisz sobie, pracujesz na etacie, masz inny rodzaj jeszcze swojej działalności, ale chcesz tu zarobić pieniądze, ustal sobie jakiś czas, wyznacz sobie 2 godziny dziennie, godzinę dziennie, ty decydujesz, ale najważniejsze jest to, aby robić to systematycznie i codziennie. Podsumowując, słuchajcie, biznes, projekt, do którego się przyłączyliście, jest niesamowity. Ja go poznałam od samego początku. Poznałam zarząd młodych, fantastycznych przedsiębiorców, dzięki którym mających wiedzę, umiejętności, osiągających rezultaty. Poznałam doskonale produkt, który wielokrotnie
już dał mi niesamowite rezultaty. Dał niesamowity rezultat mojej teściowej. I słuchajcie, dzisiaj rano wstałam o 5, tak jak zwykle. Przygotowywałam śniadanie, pokroiłam arbuza, zniosłam jej na dół. Za chwilę moja teściowa po schodkach do mnie i pyta mi się, czy ja jadę do Katowic, bo jej się kończy ten syrop i koniecznie ten syrop musi sobie zamówić. A wiecie, jaki to był syrop? To był ten syrop nasz na stawy. Te ekstrakty roślinne, które tak niesamowicie potrafiły zregenerować układ kostno-stawowy mojej teściowej, gdzie zregenerowały te powierzchnie stawowe, że uelastyczniły, nawilżyły i ona, mając 77 lat, jest osobą niesamowicie sprawną. W związku z tym, tak jak powiedziałam, poznałam genialnie produkt, zobaczyłam tu szansę dla siebie i możliwości i to właśnie wykorzystuję. I do tego Was namawiam. Życzę Wam powodzenia, sukcesu, bardzo dobrego wdrożenia i bardzo ogromnych, ogromnych marzeń i oby się spełniły. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. Widzimy się za tydzień w piątek i w piątek za tydzień opowiadam o tym, jak trzeba pracować z listą kontaktów na Facebooku.